Witajcie, ja jestem Dokness, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na pustym świecie, ponieważ MWK wyzwał mnie do challenge'a, więc ja na początku chciałem wyzwać dwie osoby. Po pierwsze wyzywam Vito i zaraz startujemy w, uwaga, czekajcie, odpowiadam sobie, 3, 4, start, dobra, startujemy. Wyzywam Vito oraz wyzywam Dealerka na challenge, portal challenge, w którym trzeba będzie zrobić portal w 15 minut. MWC oczywiście to się nie udało, no ale czego tam od niego oczekiwać? Oczywiście MWK jest tym gorszym youtuberem, tym no mniej uzdolnionym. On nie umie grać w Minecraft tak naprawdę, on tylko udaje, bo myśli, że będzie przez to fajniejszy. Trzeba znaleźć wioskę. Na razie nigdzie w żadnej wioski nie widzę. No to słabo. Biegnie sobie cały czas tą stronę, myślę, że tam coś na pewno będzie. W ogóle wokół pełno slajmów, nie wiem, czy jakieś zasady towarzyszą temu, co właśnie teraz robię. Poza tym, że mamy no 15 minut i musimy zbudować portal do Netheru. Więc no, wątpię, że mi się to uda, aczkolwiek myślę, że zrobię na pewno większy progres niż MWK. O, dobra, tam jest wioska. Myślę, że jakaś duża się trafi. Uwaga, czy będzie duża? Może myślę, że to by była duża. No, dobra, już przeżyję. Aj, dobra, albo i nie przeżyję, bo mam mało jedzonka. Zrobić mi taki żart na temat tego, że... no mojego stanu fizycznego i psychicznego. Kurde, ej, serio, bo serio będzie niefajnie, jeżeli zginę. Póki co gram już minutę 20 sekund prawie, a ja dopiero wioskę znalazłem. Nie wiem, z czym wzięliśmy w sumie żelazo. Najpierw sobie zrobimy... Dobra, na pewno zrobimy więcej od MWK, no co jest proste, no, w sensie to jest proste, to jest oczywiste, bo... W sumie nie wiem, jak może zrobić tak mało, jak MWK zrobił na filmie, więc no trudno MWK, ale niestety tak w tym momencie cię wyśmiewam. Musimy to w sumie pisać pod komentarzami. Aha, i wpadnijcie sobie też na kanał Dealera i Vita, żeby obczaić, czy im oni dali radę. Do obydwóch kanałów macie linki w opisie. O kurde, no co mnie bijesz, slajmie głupi ty? Jaki on jest silny! O shiten! O shiten! Dobra, to sobie weźmy to. To sobie zjemy szybko, muszę się schować. Halo, halo, dzień dobry panie villagerze. Masz może, nie wiem, rodzinę? Opowiedz mi coś o sobie. Skąd powiesz, panie villagerze? Masz piękne zielone oczy. Bardzo takie lubię, bardzo mnie to oczywiście pociąga. Dobra, trzeba sobie teraz zniszczyć drewno, żeśmy mieli na jakiegoś craftinga. W sumie nie, bo craftingi gdzieś będą w tej wiosce. Trzeba będzie znaleźć dom kowala. W domu kowala będziemy mieli lawę. Oraz jakieś itemki zapewne. No co tutaj mamy? A, mamy mieczyk, siodełko, drzewka. No dobra, no drzewka nam nie będą potrzebne. No ale zasady sobie raz, dwa, trzy, cztery. Tak dla fanu. Gdzie jeszcze coś może być? W sensie, jakie tutaj są inne te? Chyba nie, poza domem kowala nic tutaj nie znajdziemy. W takim razie zbierzmy sobie zboże. Te tutaj, o proszę bardzo. Ziemniaczki i marchewki, żeśmy na pewno byli bezpieczni, bo chyba wyruszę do jakiejś innej wioski, w sensie muszę dziś wyruszyć. Dobra, tu jest woda, ale co ja z tą wodą zrobię? No chyba nie za dużo w sumie. A dobra, co ja wezmę na głowę? Co tu zrobić? W sensie skrzynka jakaś na drugim piętrze? Nie, no nigdy nie było skrzynki na drugim piętrze, to czemu miała teraz być, lol. Jakieś takie trochę dzisiaj niekumaty jestem, no ale co tam, lecimy dalej. Czy ja tutaj na pewno niczego nie mogę wziąć? Villagerze, aha, mogę się z nim wymieniać za emeraldy. Kurde. Czy nie ma coś, czego by się ode mnie potrzebowali może? Nie, raczej nie, raczej nie. Tam jest kolejna wioska. Tam się skoczymy, zobaczymy, czy nie ma wiaderka. Słuchajcie, jeżeli będzie wiaderko, to myślę, że już mamy wygraną w zasadzie w garści. W sumie nie wiem, czy się wiaderko spawnuje, ale zobaczymy, co tam będzie. Jeżeli będą się powtarzać, no to niestety będę musiał powiedzieć o jakimś innym sposobie przenoszenia tej wody. Ale nie! Wiaderko musi być. Jak nie będzie wiaderka, to przynajmniej musi być żelazo. Tutaj od wioski do wioski sobie przechodzimy, więc mamy chyba cztery już na pewno źródła lawy. Z wody, woda akurat, wiecie, no jakieś cięższe źródełko się zrobi, już będzie git. Ale przypominam, że zrobić obsydian, potrzebujemy zalać lawę wodą. I nie na odwrót. Tam nie ma domu kowala chyba. Tam też nie ma. Ej, nie, no tutaj musi być dom kowala na stówę. W sensie co, że niby wioska bez domu kowala? No nie. No nie, no naprawdę? Naprawdę? Nie ma tutaj kowala? Halo, halo, nie ma czegoś ciekawego? No, no jasne, że nie. W takim razie, kurde. To
tutaj też nic, nic a nic. Halo, dzień dobry. Nie, tutaj też nic nie ma. To jest głupie, ja wiem, że to jest głupie, że znany Minecrafter nie wie, gdzie, kurde, są skrzynki w wioskach. Ale wolę się upewnić, chyba tylko czas tracę, szukając tego po tym wszystkim. Czy tutaj coś będzie w tym? Nie no, w tym nic nie ma. Myślę, że pójdziemy sobie może w tamtą stronę teraz. Czy tam coś będzie? W którą stronę coś jest? Dobra, robimy sobie tak. Extreme. MWK nie mówił, że nie można czegoś takiego robić. W takim razie przyczyna maszyna się może teren wygeneruje. No co, ty głupi slajmy, ty no. No dobra, pójdziemy sobie w tamtą stronę. Wiem, że teraz może troszeczkę bardziej przynieść niż wcześniej, jednak... No niestety. Taka sytuacja wymaga poświęceń. Tam nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No kurde, no wioski, generujcie się, proszę ja was. Nie mogę tutaj, kurde, skończyć bez wiaderka, nie? Myślę, czy nie ma jakiegoś innego sposobu, bym zdobył to żelazo. Chyba nie. Chyba nie. W każdym razie, co możemy jeszcze zrobić, by przetransportować wodę? Tak na notabene chyba niezbyt dużo. Teraz w sumie mam całkiem ciekawy plan z wykorzystania jednej lawy do zrobienia kilku bloków obsydianu. Ale nie wiem, czy takie coś jest w ogóle praktyczne i możliwe. Tak, by the way. Ej, no. Dobra, tam jest wioska. O, tam już jest domko. Dobra, jakaś duża wioseczka. Właśnie o taką wioskę prosiłem. Dziękuję bardzo. O, tam jest kolejna, więc... No to się troszkę z tamtej drugiej. Jak w tej nie znajdę tego, co oczywiście chcę, a przypominam, że szukamy wiaderka. No kurde, tutaj musi być wiaderko, come on. Jeżeli... Oczywiście chyba ten portal challenge nie obejmuje tego, że musimy odpalić ten portal, ale jeżeli będziemy mieli jeszcze czas, to spróbuję to zrobić. O tak! Oh yeah! Fuck yeah! Sorry, jeżeli teraz coś się poczuł urażony, w sensie... Mamy tyle obsydianu, oh my god, chyba zrobię ten portal challenge, wiecie? Teraz trzeba 4, 6, 10, czyli mamy 7, jeszcze tylko 3 obsydiany. To jest możliwe, to jest bardzo możliwe, że to zrobimy, kurde. Masakra. Wiem, że trochę teraz przecinę, ale dobra, to jest... to nie. Tutaj to. Ajajajajaj. Czy to jest jeszcze jakiś domek kowala? Halo, dzień dobry. Tu był jeden, tam był drugi. Nie ma chyba trzeciego, więc słuchajcie, idziemy jeszcze do tamtej wioski. Myślę, że tam jeszcze coś będzie. Wow, ale w każdym razie już jestem górą nad MWK-ą. Czy uda mi się zrobić ten portal do końca? No nie wiem. O kurde. Sorry, dealer do mnie napisał. Pozdrawiam dealera. A propos dealer, właśnie chciałem ci powiedzieć, że jeszcze nieco się czeka. Czeka się portal challenge. Także baw się dobrze, mój przyjacielu, bo widzisz, jeszcze chyba... Jako jedyny ukończę ten tutaj challenge. Pamiętajcie, na MWC, o ile się zawiedziecie, to u mnie na pewno nigdy się nie rozczarujecie na moim kanale. Dlatego także tym razem postaram się was nie zawieść i pokazać wam, że jednak jestem tym człowiekiem youtuberem i jestem lepszy od dealera i MWK, bo oni są, no co, miałby to dużo nie mówić. Lata świetlne za mną, no kurde, dobra. Cały czas ich tylko wyzywam i się wywyższam. Koniec tego. Tam jest chyba drugi, czy tam jest... Drugi dom kowala. Dobra, zjedzmy sobie może. Najpierw proszę obsydian. Ajć, jabłuszka. Czy tutaj jeszcze będzie jeden domek drwala? Tak, jest jeszcze jeden domek drwala, więc bardzo fajnie. Znowu dwie duże wioski. Budki, nie no. Może sobie w ogóle to wymienimy na jabłko, bo jabłko chyba więcej głodu zupełnie. I wiecie, po prostu szybciej to będzie trwać, że tak to ujmę. Mniej to będzie zajmować. Ja że nie spotkałem żadnej owcy. Kurde, słabo. Tam na pewno nic nie ma, w sensie jeszcze jednego domku kowala. Tutaj taki domek, dobra, to jest zwykły domek. Więc pójdziemy sobie może tam. Skoro one się jakby kloskowato generują, no to nie zaszkodzi nam pójść w tamtą stronę. Mam nadzieję tylko, że nie stanie się to ze mną co z MWK-ą na odcinku. Jeżeli nie wiecie coś co u MWK-i, no to w sumie zapraszam do niego, już nie będę chamem w 100%. Tam jest jeszcze inna wioska w ogóle tam. A to ja już chyba w niej byłem, tak na marginesie, więc nie będę się wracał, za duży dystans i za duże ryzyko, także, że nie jest to jakaś nowa wioska.
Dobra, biegniemy sobie. O, tu są owce. Zabijemy sobie te 3 owce, zrobimy sobie z nich łóżko, żeby potwory jakoś bardzo nie męczyły w nocy. Najpierw sobie zjem oczywiście. Kurczę. Mam nadzieję tylko, że mnie gdzieś nie dopadną po drodze do tej wioski. Dobra, jedna wełna. Druga wełna. Ciach! Oj, no nie trafiłem se, jak to? Dobra, trzecia wełna, biegniemy dalej. A tutaj już zaraz powinna być jakaś wioska. Fuck, i też nie chcę, byście mieli ciemno na filmie, bo wiem, że oglądanie filmu na takich starszych monitorach, bo się już na telefonach w słoneczny dzień może nie jest zbyt nieprzyjemne, a jeszcze mamy to lato w sumie, chyba jeśli nie ma. O kurde, szybko się zrobiło ciemno, bardzo szybko. Mam nadzieję, że dobiegnę bez żadnych tam problemów, tak na marginesie. Ładne niebo bardzo jest w Minecraftie, w tych shaderach, bardzo mi się podoba. Fuck! Jest ciemno, jest bardzo ciemno. Póki co tylko slimy, dobra, slimy jeszcze tak naprawdę przeżyje. O shit, ile mobów! Ile mobów, przecież jakaś tragedia jest, dobra. Na szczęście są to creepery i zombiaczki, więc one jeszcze nie są tak groźne. Najbardziej ja się boję pająków i szkieletów jednak. Dobra, tam coś jest, tam myślę, że będziemy już bezpieczni. Mam nadzieję, że raz się wszystko na mnie nie rzuci. Nie, one mają mały jakby zasięg, a szkielet by mnie strzela. Nie powinienem zginąć w sumie, jestem całkiem wypasiony, co nie? Więc tam oczywiście jest wioska, jest nasza nadzieja. I słuchajcie, miejmy nadzieję, że właśnie tam się skończy nasz challenge. Ile zostało mi w ogóle czasu? Muszę sobie odbrać telefon, bo na telefonie mam włączony timer, bo wiecie, taka bieda. Mamy jeszcze jakieś 3,5 minuty. Więc no spoko, póki coś chodzi o to, jak stoimy z czasem. Prześpimy się może tutaj, co wy na to? Myślę, że to będzie git. Dobra, elo, wiecie co, ja dzisiaj będę u was spał, nie wiem czy wam to odpowiada czy nie, no w sumie mam to gdzieś, tak, więc nie wiem po co się pytam. Nie uznajcie to za pytanie, uznajcie to za pytanie może bardziej takie retoryczne. A czy tu jest domek? Ej, naprawdę? Tutaj nie ma domku tego, jak on się nazywał, kowala? Naprawdę? No to kiepsko, dobra, w każdym razie prześpimy sobie, no nie, no to jest ciemno. Weźmy sobie tą południe, prześpimy się gdzieś tutaj, elo ziomek. Dobra, o nie, tutaj też jest ciemno, ale dobra, tutaj sobie przynajmniej tutaj rozświetlimy bardziej. Myślę, że weźmiemy sobie drewno stąd. Tutaj albo nie, ja to nie, no muszę to wziąć, no kurde, ja mam takie tutaj, sorry, mam takie rozkminy, ale naprawdę rozkminy tutaj zachować surowce. Powinnam się kończy czas, w sensie już nie widzę zbytnio szans, byśmy zrobili ten challenge do końca, aczkolwiek staram się być dobrej myśli. Dobra, crafting table zrobiony, okej, teraz trzeba zrobić łóżko, żeby nie zginąć jak MWK żałośnie. Fuck, no jak to moby są niedaleko. Zrobimy tak, wykopiemy tutaj to i to. Zrobimy tak, że to zniszczymy. Zniszczymy te drzwi, postawimy tutaj dirta, żeby nie było, że... Dobra. Teraz w tym miejscu możemy postawić to. Czy teraz możemy spać? Nie, no naprawdę? Naprawdę? Potwory są niedaleko? Dlaczego? Przecież... No, come on! Come on! Ej! Powinienem móc spać! Minecraft! Nie lubię cię! Dobra, wiecie co? Weźmy sobie to łóżko. I te południe może. Elo, zombiek. Kurde, ale mi ścina, bo mam ten nerdlistę taki maksymalnie odpalony. Mój procesor chyba nie wyrabia niestety przy nim. Idźmy sobie do innego domku. Do jakiegoś mniejszego. O, dobra, ten domek wygląda bardzo, bardzo odpowiedzialnie i ba... Dobra, zaraz tam pójdziemy. Kurde, bo tutaj marnuje czas na szukaniu noclegu, no. Nie, dobra, wiecie co? Robimy tak, robimy YOLO, ja już nie mam sił co do tego. Więc, póki mam jeszcze czas. YOLO. Idziemy, tam jest dom kowala, musi być. Jak nie będzie dom kowala, no to przegraliśmy. Aczkolwiek pamiętajcie, że wciąż jesteśmy lepsi od MWK. No i nie, no muszę sobie odbywać. Zobaczyć, ile nam czasu zostało. Co nam? Pół minuty. Pół minuty, słuchajcie. Uwaga, teraz ostateczne pytanie.
Czy tam będzie dom Kowala? Musi być, musi być. God damn it, nie mogę tego przegrać. W każdym razie zrobię chociaż tyle, ile już mam, czyli... O nie, o nie, no kurysz, mi to kościotrupy przeszkadzają tam, fuck. Tutaj nie ma domu Kowala, tam też. 10 sekund, wiecie co? Zrób... Czekajcie, bo w sumie nie wiem, ile od kiedy się to liczy, więc czekajcie. Spokojnie. Dwie. Raz. Dwa, dobra, więc... Spokojnie. Trzecie, musimy tutaj Creepera pokonać. O fuck, ostateczny pojedynek z Creeperem. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądać. Nie. Dobra, dobra, dobra. Spoko loko. Spoko loko. Raz, dwa, trzy. Halo, MWK, przegrałeś ty. Bo zrobiłem właśnie portal. Słuchajcie, tu jest mój portal. O, dobra, więc sobie teraz sobie możemy włączyć game mode 1. Kurde. Game mode 1. Nie mam permisji. Ojeju, 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 czekajcie. Spokojnie, spokojnie. Ojeju, dobra, game mode 1. Time set 0. Okej. I to jest mój portal. Więc, żeby nie było, było kilka sekund po czasie. Odpalię sobie ten portal, widzicie, portal działa. No więc można powiedzieć w sumie, nie wiem, widzowie, no to była kwestia naprawdę sekund. Napiszcie w komentarzach, czy według was zaliczyłem ten challenge, no bo w sumie, no nie wiem, no spóźniłem się jakieś 10 sekund, naprawdę, no więc w 15 minut się wyrobiłem, w zasadzie to 15,5. Więc dzięki wielkie za oglądanie tego filmu do końca, pamiętajcie, może sobie, właśnie, patrzcie, o, teraz by jakoś wypłynąć, o. Wyzywam do tego challenge'a Vito HD i Dealerka, linki do ich kanałów macie w opisie, czekam na waszą odpowiedź, więc dzięki wielkie za oglądanie tego filmu do końca, trzymajcie się, na razie, no i cześć!